Wrocław. Piękne miasto z wieloma zabytkowymi budynkami, z pieczołowicie zrekonstruowaną po zniszczeniach wojennych starówką, które ostatnimi czasy zaczyna też zadziwiać nowoczesną architekturą. Wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich wyrosło w ciągu dekady wiele nowych wysokich budynków, wśród których palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o wysokość, dzierży niezmiennie od chwili powstania Sky Tower. Zaraz za nim wzdłuż wspomnianej ulicy Powstańców Śląskich wyrosły następne nowe inwestycje. Gęsto zabudowywana jest potężna działka, na której wyrastający kompleks nowoczesnych biurowców nazywany jest roboczo Centrum Południe. Docelowo ma tam powstać aż 5 wysokich biurowców. Długi prostokąt wolnego jeszcze do niedawna terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich, Gwieździstą, Szczęśliwą i Swobodną, zagęszczany jest z roku na rok coraz to nowymi budynkami. Są to również budynki mieszkalne wchodzące w skład nowego Centrum Południowego przy ulicy Gwieździstej. Teraz w okolicy ma powstać inwestycja, która raczej nie oszołomi wysokością, natomiast ładnie wpisze się w krajobraz miasta i dopełni całości w założeniu urbanistycznym tego miejsca. Swobodna Spot to nowa inwestycja Echo Investment przy ulicy Swobodnej 60 we Wrocławiu. W miejscu, w którym inwestycja ujrzy światło dzienne, do tej pory stał wielopoziomowy parking, który rozebrano. Projekt w biznesowym centrum miasta zaoferuje łącznie 41 600 m2 powierzchni na wynajem. Dwa biurowce i łączący je zielony, miejski pasaż zaprojektowali architekci z pracowni Kuryłowicz & Associates. W pierwszej kolejności powstanie 12-kondygnacyjny budynek o powierzchni 16 tysięcy metrów kwadratowych położony na skrzyżowaniu ulic Swobodnej i Gwiaździstej. Zakończenie budowy planowane jest na drugi kwartał 2025 roku. Drugi budynek, który dostarczy na rynek kolejne 25 600 metrów kwadratowych powierzchni, wyższy, bo liczący 14 kondygnacji nadziemnych, planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. Swobodna Spot to nie tylko wygodne i nowoczesne biura. W parterze znajdzie się restauracja, kawiarnia, lokale handlowe i przestrzenie wspólne do nieformalnych spotkań. Deweloper i projektanci zatroszczyli się także o przyjazną miejską przestrzeń pomiędzy budynkami. Będzie to idealne miejsce, żeby odpocząć wśród zieleni, napić się kawy, zjeść lunch czy po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. W projektowaniu nowoczesnej przestrzeni biurowej szczególne znaczenie ma wpływ na środowisko naturalne. Swobodna Spot będzie jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie zielonych budynków we Wrocławiu. Energooszczędny biurowiec będzie mógł pochwalić się przyjaznymi dla klimatu rozwiązaniami, takimi jak na przykład częściowe wykorzystanie wody szarej do podlewania roślin. Obiekt będzie też wyposażony w technologię oczyszczania powietrza w jego wnętrzach. W myśl certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent, już na etapie budowy Echo Investment zatroszczy się o racjonalne gospodarowanie energią i wodą oraz monitoring odpadów. Na terenie inwestycji znajdą się stacje do ładowania aut elektrycznych, a także stojaki i szatnie z prysznicami dla rowerzystów.